poprzednim odcinku. Jesteśmy w biurze Rasta. W tajemnym schowku znajdujemy list Rasta do Susan o taśmie w skarbcu. Załączona jest też mapa. Docieramy na piętro do biura Susan. Odkrywamy w nim kolejne elementy układanki. Czek wystawiony na Johna Lukiego oraz taśmę, z której dowiadujemy się, że Weekly jako wspólnik zażądał podwójną stawkę za swój udział. Wiemy też, że jest właścicielem drukarni. Otwieramy skarbiec. To tu musimy znaleźć taśmę dla Susan. Przy okazji znajdujemy wózek z fałszywymi banknotami. Pod kołami wózka znajdujemy identyfikator Lily i notatkę wskazującą na to, że wiedziała za dużo. Zatem pewnie i ona została zamordowana. W końcu jest i taśma. Jest na niej nagrany Rast, który wskazuje, że jeżeli nie żyje, to jego mordercą jest Weekly. Prosi Susan, żeby schroniła się w karczmie w pobliżu wyciągu narciarskiego. Tam też znajdzie coś, co zagwarantuje jej bezpieczeństwo. Nagle ktoś zamyka mnie w skarbcu. Z pomocą przychodzi nam David. Jesteśmy w obserwatorium. David pomoże mi dostać się do karczmy. Potrzebujemy jednak mapy. Witajcie, kochani, bardzo serdecznie w 6. odcinku Sekretów Zbrodni Szkarłatnej Lily. Jesteśmy w obserwatorium, to tutaj znaleźliśmy się dzięki właśnie temu oto Davidowi. Ja zajmę się zasilaniem, ty rozejrzyj się za papierem. Tak, chcemy dotrzeć do karczmy, ponieważ taka była informacja od Rasta, że właśnie tam w karczmie jest coś, co gwarantowałoby Susan bezpieczeństwo. Niestety ona sama już tam nie dotarła. Tu nam się świecą pewne obiekty, więc zaglądniemy sobie, dlaczego one się nam świecą. Coś tu mamy, tak? Bezużyteczne, bez soczewek. Okej, tu nam się coś zaświeciło. Ta soczewka doskonale pasowałaby do aparatu. Aha, ale pewnikiem nie mamy jej jak wyjąć. Jakiś śruba jest nam potrzebna. Dobra, zobaczymy. Ha, kolejna układanka. A, ale brakuje nam jednej figurki, jednego elementu. Dobrze. Czy ten da się wyjąć? Da się. A zatem mamy już soczewkę. Mamy szukać papieru. Tej mapy już pewnie nie da się wykorzystać po raz kolejny. Mamy wrócić po papier. No, tu jest masa papieru, na przykład te banknoty. A będziemy szukać kolejnych układanek. Mamy figurkę. Super. Czy coś jeszcze nam się tutaj świeci? Tak. Tak, tu jest papier, rzeczywiście. Następna dostawa gotówki będzie gotowa w ciągu 3 dni. Daj mi znać, kiedy pieniądze będą czyste, żebym mógł dostać swój udział z kasyna. A, czyli oni w kasynie piorą po prostu te fałszywki. Tak, to by wiele wyjaśniało. Wracamy do obserwatorium. Widzę, że skończyłaś. Tak, zasilanie znów działa. Możemy wydrukować nową mapę. Nawet mamy
papier potrzebny do tego. Tutaj, tak, papier. Aha, i teraz będziemy się bawić, bo musimy jeszcze tą układankę zrobić. No dobra. Jesteśmy kartografem. Jakoś się udało, ale łatwo nie było. Więc proszę cię bardzo, masz swoją mapę. Wspaniale, chodźmy do skutera. No to chodźmy. A niech to. Zasiedziałem się, bateria się rozładowała. To nie problem, mogę ją naładować w obserwatorium. No tak. Znowu tym czymś będę odkręcała. No. Na to wygląda, bo po co to robić kluczem? Dobra, to zabieramy akumulator. I biegniemy do obserwatorium. Kolekcja płatków śniegu mam. Którędy mamy biec? Z drugiej strony, może tu się uda. Tak. Teraz były akurat otwarte te drzwi. Okej, czyli tutaj wracamy, tak? Dobrze, że wcześniej Dawid to naprawił. Ach, co byśmy bez tego Dawida zrobili? Naładowany, tak? Możemy już tędy przejść? Tak. Okej. No. No chodź, te klemy jakieś nie tak. Gotowa? No oczywiście. Jak nigdy. Jesteśmy coraz bliżej. Hej, ktoś tam jest. Kto to był? Nie wiem, ale lepiej bądźmy ostrożni. No też tak myślę. Lepiej sprawdzić mechanizm. Czy to wilk tak wył? Hmm? No jest pełnia, bardzo możliwe. Ale skąd by tu były jakieś wilki? Co tu mamy? Takie kartki jakieś są. Możemy ci jakoś tu pomóc? Samo się nie zniszczyło. Ktoś maczał w tym palce. Brakuje kilku zębatek. O nie. Dobre pieski. Zrób coś. Masz, weź moje zapałki. Dziękuję. O, i kółeczko przy okazji. Tu się nam świeci. Szmata. Tu się nam świeci. To mam... Musisz to zanurzyć w czymś łatwopalnym. No dobra. No. Powinno, ale nie chcę to zejść. No jak mam to odłożyć? No. Tu jest coś łatwopalnego.
Nasączona szmatka. Dobra, to teraz mogę już rozumiem. Tak. Fire! No i co teraz? Idźcie sobie. Akasz, akasz. Sio! Idźcie stąd. No właśnie. Nie ma was, no i nie ma. Dziękuję, detektywie. Gdyby nie ty, nie ma problemu, David. Musimy się spieszyć i coś tam uruchomić. Spaloną łopatę dostaliśmy. No jej, zawsze marzyłam o spalonej łopacie. Czy tutaj mamy jakieś origami? Bo to jest kolejna lokacja. Tu coś jest. Przez ten śnieg nie damy rady otworzyć. Ale przecież mamy spaloną łopatę, więc spoko. Zaglądamy do środka. A tam bałagan. No to szukamy. Mamy kombinierki, jej. Okej, okay, tam się coś nam świeciło. No i właśnie po to były nam potrzebne niewątpliwie kombinerki. Ale ja jeszcze zobaczę, czy tu nie ma jakiegoś origami. Bo ja mówiłam, że to origami to będzie moja pięta achillesowa. Bo pewnie już wszyscy paluszkiem po ekranie jeżdżą i... Ach, nic nie widzę. No bez przesady, ona tak nigdy nic nie widzi. Zapałki. Zapałki Davida. To jest świeczka. No. Okej. Okay. Jak za ciemno. Ach. Boże, niby więcej. Jeszcze gdzieś? Jeszcze tu. No. No kliknij się. Nie kliknij się, bo tutaj jeszcze jest jedna. I ta. Teraz muszę znaleźć sposób, by uruchomić wyciąg. Ta. Sposób, by uruchomić wyciąg. Tu jest zębatka. Sleepy Hills Journal. Tragedia w górach. W krótkim wywiadzie miejscowy koroner powiedział nam, że przyczyną śmierci młodej dziennikarki Lily Thompson był upadek z dużej wysokości. Wcześniej coś tam mówił o złych warunkach atmosferycznych. Facet się nie może chyba określić za bardzo. Dobra. I coś tu jeszcze mamy? Czy mogę jakieś drewno stąd zabrać? Chyba nie. Tak. Rozumiem, że to są równania. Czyli to plus to ma dać 100. Ale nie brakuje nam tu czegoś jeszcze? Chyba brakuje. I tutaj chyba trzeba coś wlać. Brakuje jednego z bezpieczników, póki co. No i musiałam zrestartować mój komputer. Coś niedobrego się dzieje z nim. Zobaczymy, co tutaj jest. Za wysoko nie sięgnę. A krzesełko mogę sobie przesunąć? No bez jaj. No jakbym sobie krzesełko przesunęła, to przecież weszłabym. Łopata.
No dobra, spalona łopata też się do czegoś przydała. To jest jakaś żarówka. Wszędzie bałagan, ale przytulnie. To nam się dalej świeci. Pusty garnek. O. W odpowiedniej temperaturze, ale... Aha. No tak, oczywiście. Wezmę sobie kółeczko. Już mamy wszystkie tryby. Podpalacz. Ładnie. Okej. Aha, tutaj mamy jeszcze znaleźć ten. Dobra. Co jeszcze tutaj możemy zdobyć? Nie widzę. To poproszę o pomoc. To mam wlać tu. Ach, jakieś dziurska tu były. How's it going fixing the generator? Jak idzie naprawa, nadal nad tym pracuję. Okay, but be quick. Pospiesz się. No dzięki. Pomógłbyś trochę. Dobra. Teraz się nam skrzynia znowu zaświeciła. Czyli szukamy śrubek i innych dziwnych rzeczy. Jej, mamy bezpiecznik, to wracamy tam, do tej machiny dziwnej, wkładamy bezpiecznik i teraz mamy tak, aha i trzeba jeszcze pewnie paliwo. Ułóż bezpieczniki w odpowiednich miejscach, pomogą ci w tym dane. 25. Najpierw ile to da 100? 60 i 40, tak? Daje 100. 40 i 25 da nam 65. Powiem wam, że trochę to napaskudziłam, ale okej. Okay. Najważniejsze, że doszłam. Szukam origami, ale tu jest jakiś misio, więc to było to origami. Czy to już wszystko mamy? Chyba tak. Czy tobie to już tam działa wszystko? Zadziała, jak damy odpowiednie kółeczka. Ułóż zębatki w odpowiednich miejscach. A.
W porządku, David, chodźmy. No i do tej karczmy to my się już wybierzemy następnym razem. Mam nadzieję, że mój program się już całkowicie nie popsuje, bo czasami tak jest. Im bliżej celu, tym więcej rzeczy się dzieje i nie wiem, czemu się zaczyna psuć nieładnie. Mam nadzieję, że jakoś przeżyliście ze mną te trudy nagrywania dzisiejszego odcinka. Pozdrawiam Was, kochani. Trzymajcie się cieplutko. Do kolejnego spotkania. Pa, pa! Bye.